Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta w tej formie i w tej formule wręczana jest od 1999 roku. Nagrody wręczane są na wniosek instytucji, osób, stowarzyszeń, które mogą skorzystać właśnie z tej okazji, która jest w tej chwili i zgłosić swojego kandydata do kapituły pod rozwagę, czy faktycznie zasługuje na taką nagrodę. Z tej formuły, z tej okazji faktycznie co roku korzysta kilkanaście osób. Wszystkie kandydatury są szalenie ciekawe, ale oczywiście no, ostateczna decyzja należy do pana prezydenta. Ona składa się właściwie z dwóch nagród. Jedna to nagroda kulturalna dla artystów czy dla organizacji, które się wyróżniają w sferze kultury, które zostały dostrzeżone, które mają duży wkład w kulturę, w upowszechnianie kultury, w zjawiska związane z kulturą. A druga nagroda to nagroda honorowa prezydenta Gorzowa. I tutaj też oczywiście czekamy na zgłaszanie się organizacji, które będą chciały zarekomendować albo osobę, albo inną organizację, która ma w tej sferze bardzo duży wkład. To nagroda prestiżowa, najważniejsza, jeśli chodzi o wyróżnienie kulturalne, dlatego warto składać wnioski. Myślę, że warto. Nagroda jest wyjątkowa, wpływa na życie twórcze, na przebieg często tych karier zawodowych naszych artystów. Niezwykłe wyróżnienie. Sama uroczystość wręczenia Nagrody Kulturalnej Prezydenta ma zawsze wyjątkową formułę, wyjątkowy charakter. To jest najczęściej w Filharmonii Gorzowskiej. Ma to taką właśnie formułę trochę takich naszych kulturalnych Oscarów, myślę, że można tak powiedzieć. Gromadzi środowisko artystyczne, środowisko kulturalne. Jest to też również okazja do spotkania, do wymieniania doświadczeń i rozpoczyna sezon kulturalny na nadchodzący rok, czyli to też jest okazja, żeby symbolicznie wręczając nagrody osobom, które wpływają na życie kulturalne miasta, rozpocząć kolejny sezon artystyczny.